W medycynie, w każdej dziedzinie innowacje są bardzo ważne, bo przynoszą korzyść dla pacjentów. W mojej dziedzinie, w neurologii dziecięcej również takie innowacje są. Nie chciałbym tutaj robić reklamy poszczególnym firmom, ale na szczęście w takich schorzeniach szereg schorzeń postępujących te innowacje się odbywają i mamy możliwość dzięki temu wcześniej leczyć i lepiej i skuteczniej. Chcemy nagrodzić innowacje. W tej chwili ekonomiczne aspekty są bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w przemysł, w inwestowaniu w nowe leki, nowe technologie. Pojawiają się również te firmy, które już korzystają z istniejących technologii i one spijają niejako dużą część tego, co inne wytworzyły. Natomiast chcielibyśmy podkreślić, że ten postęp zależy od tych, którzy zainwestują w coś nowego. I temu służyć ma między innymi ten konkurs, ta nagroda Prix Galien. No trudno mi powiedzieć, ja reprezentuję tylko jedną z wielu dziedzin w medycynie, ale jak mamy zgłoszenia, to rozmawiamy o bardzo wielu różnych, prosimy również ekspertów, decydujemy się na wybór jakiejś rzeczywiście uzasadnionej, jakiegoś leku, który rzeczywiście jest innowacyjny, bardzo innowacyjny. Często polega to zupełnie na odmiennym działaniu w stosunku do już istniejących leków. Na tym ma polegać innowacja. Ja reprezentuję neurologię. W mojej dziedzinie, zwłaszcza w neurologii dziecięcej, bardzo ważnymi lekami są leki przeciwko padaczce. 30% zachorowań na padaczkę to są zachorowania, które nie dają się łatwo leczyć, które wymagają leczenia kilkoma lekami naraz. Tak zwana padaczka lekooporna. To czekamy na ten idealny lek, który pozwoli na wyleczenie padaczki, zwłaszcza u dzieci, gdzie późne leczenie padaczki skutkuje opóźnieniem rozwoju.